Bartek Gębusia, Telefakty w czwartek, a w nich powiemy m.in. Pożar hali przemysłowej w Denkówku. Nasze działania polegały na obronie nowej hali, przybudowanej do tej hali. Samorząd pomoże przedsiębiorcom. Bardzo konkretne zadania, bardzo konkretne propozycje. Przetarg na wystawę stałą na Krzemionkach ogłoszony. Przygotowanie wystawy o charakterze częściowo multimedialnym, częściowo opartym o rekonstrukcję. Do pożaru hali przemysłowej w Denkówku doszło dziś około godziny 5 rano. Spłonęła jedna z hal produkcyjnych. Akcja gaszenia zakrojona była na szeroką skalę. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do czynności wyjaśniających przyczyny zdarzenia. W czwartek 26 marca, chwilę po godzinie 5 rano, do Ostrowieckiej Komendy Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze hali przy zakładzie produkującym meble w miejscowości Denkówek w gminie Bodzechów. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby. Po podejściu na miejsce zdarzenia okazało się, że właśnie ta hala jest objęta cała pożarem. Wstępnie nasze działania polegały na obronie nowej hali, przybudowanej do tej hali. Jest to hala z płytami meblowymi. Strażacy z płonącej hali wyciągnęli 4 11-kilowe butle z gazem. Ostrowieckim strażakom na pomoc w akcji gaśniczej przybyły jednostki z Opatowa, Starachowic oraz cysterna z Kielc. Do zdarzenia zadysponowano również ochotnicze straże pożarne z terenu powiatu ostrowieckiego. Pożary takich typu obiektach wymagają bardzo dużego zaopatrzenia wodnego. Hydranty jest, zaopatrzenie było, no aczkolwiek to nie jest wystarczające przy takiego typu pożaru rozwiniętego. No trzeba się już wspomagać cysternami, wspomagaliśmy się też zaopatrznymi i było też możliwość rozciągnięcia się od rzeki Kamienna. Także zaopatrzenie wodne jako takie było, bo mówię, bo w pobliżu była rzeka i już była taka metoda, że będziemy z rzeki wybrać wodę, ale udało się zastopować ten pożar przy pomocy hydrantów zewnętrznych i przy pomocy sił i środków z Opatowa i Starachowic. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Po spaleniu uległa hala, ta, która zastaliśmy, czyli 40 na 20, no i cały materiał, który się w niej znajdował. Jeżeli chodzi o straty materialne, to ciężko na tą chwilę teraz mówić, trzeba by było właściciela, co dokładnie tam było przechowywane. Do zdarzenia zadysponowano około 20 zastępów straży pożarnej i ponad 40 ratowników. Na miejscu obecny był również zastępca komendanta województwa Państwowej Straży Pożarnej. Na bieżąco monitorujemy sytuację w powiecie ostrowieckim i województwie świętokrzyskim, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się koronawirusa. I tak według danych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego potwierdzono 15 przypadek zakażenia koronawirusem u pacjentki z powiatu skarżyskiego. Przypomnijmy, że wczoraj zmarł mężczyzna w wieku 80 lat, mieszkaniec powiatu starachowickiego, który jest pierwszą ofiarą koronawirusa w województwie świętokrzyskim. Wczoraj potwierdzono 6 przypadków zakażenia koronawirusem. Jeśli chodzi o powiat ostrowiecki, to dziś na godzinę 14 375 osób poddanych jest kwarantannie, a 134 zostały objęte nadzorem epidemiologicznym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim prosi pasażerkę kursu, która w dniu 21 marca 2020 roku przyjechała do Ostrowca Świętokrzyskiego autobusem należącym do firmy Neobus Polska relacji Warszawa-Polańczych przez Lesko. Wyjazd z Warszawy Dworzec Zachodni o godzinie północ 10. O niezwłoczny kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Smolna 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że u jednego z pasażerów podróżujących tym autokarem stwierdzono COVID-19. W związku z powyższym wszyscy pasażerowie autobusu powinni poddać się kwarantannie. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim za naszym pośrednictwem informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia będą przyjmowane od 20 kwietnia 2020 roku. Jak już Państwa informowaliśmy, ostrowieccy pracodawcy wystąpili z apelem do prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz wójtów i burmistrzów gmin w powiecie ostrowieckim o pomoc w tym trudnym czasie. Dziś w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa prezydenta Jarosława Górczyńskiego.
Program Ostrowiecki Bezpiecznik dla naszych przedsiębiorców, dla gospodarki Ostrowca Świętokrzyskiego. Bardzo konkretne zadania, bardzo konkretne propozycje, które przedstawiamy dla naszych firm, dla naszych mieszkańców, dla naszych instytucji, dla samozatrudnionych. To jest program, który wejdzie w życie na kwiecień, maj i czerwiec. Zakładam, że jeżeli sytuacja będzie się z koronawirusem dalej przedłużać i będą dalsze problemy, jesteśmy przygotowani na modyfikację tego programu na kolejny czas. Do tematu pomocy dla lokalnych przedsiębiorców powrócimy jutro, natomiast w poniedziałek odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której radni podejmą decyzję o przekazaniu środków finansowych dla Ostrowieckiego Szpitala. Od wczoraj uczniowie mają obowiązek realizowania programu szkolnego na odległość. Od wczoraj również nie milknie nasz redakcyjny telefon. Dzwonią do nas zdenerwowani rodzice, bo system nie działa. Zdalne nauczanie wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa w obecnej sytuacji wydaje się być dobrym rozwiązaniem, ale w praktyce już tak dobrze nie jest. Platformy e-learningowe zawieszają się, serwery nie wytrzymują, dzienniki elektroniczne są przeciążone. Uczniowie to przeżywają bardzo, rodzice to przeżywają bardzo. Odnoszę wrażenie, że wszyscy chcieliśmy podejść do tego tak, jak tego od nas oczekują nasze władze. Zarówno nasze władze, jeśli chodzi o organ prowadzący, jak i wyżej, kuratorium, ministerstwo. Niestety pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, zwłaszcza tych związanych z aspektami technicznymi. Nauczanie zdalne to wyzwanie dla uczniów, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają komputera lub nie posiadają dostępu do internetu. W niektórych szkołach, jak w Ostrowieckiej Piątce, w szkole z pasą imienia Elżbiety Sołtys, komputery uczniom wypożyczono. Natomiast no, kwestia internetu, tutaj już nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, a nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Pan Minister w takim poradniku, który wczoraj otrzymaliśmy, proponuje, aby uczeń zadzwonił do szkoły i powiedział, że ma problem z internetem. No i znów oczywiście to szkoła będzie musiała ten problem rozwiązać, więc no, my nie zapłacimy dzieciom, rodzicom za internet. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do internetu, będą otrzymywać materiały edukacyjne w formie papierowej kurierem. W trudnej sytuacji są rodziny wielodzietne. W wielu domach jest sytuacja, że rodzice pracują zdalnie. Wiadomo, że w tym momencie praca zdalna to praca z komputerem i przez internet. Więc zgadzamy się na to i proponujemy takie rozwiązanie, aby uczeń pracował wtedy, kiedy ma taką możliwość. Nauczyciele mają obowiązek przekazać informacje, do kiedy dany materiał ma zostać opracowany i do kiedy ma być wysłana praca domowa. Samo odebranie tych materiałów przez ucznia i potwierdzenie tego nam do wychowawcy, jak gdyby jest dla nas potwierdzeniem, że ten uczeń będzie pracował. My musimy sobie teraz nawzajem ufać. To jest taki dziwny czas, gdzie właśnie wzajemne wsparcie i wzajemne zaufanie stanowi podstawę utrzymania całego tego dziwnego systemu. Na drugą połowę kwietnia zaplanowano egzamin ósmoklasisty. Sytuacja jest dynamiczna i nie wiadomo, czy w tym terminie uda się ten egzamin przeprowadzić. Chciałabym uspokoić uczniów, żeby i rodziców również, żeby podejść do tego naprawdę ze spokojem i pracować systematycznie na podstawie materiałów, które wysyłają nauczyciele, bo tak naprawdę ten niepokój, czy ten stres, czy te nerwy nie prowadzą do niczego dobrego, a na pewno nie prowadzą do spokojnego utrwalania wiedzy, prawda? Bo no nie w ten sposób, na pewno nie tak możemy tutaj działać i iść do przodu. Przed wielką niewiadomą stoją maturzyści, bo matura 2020 może się nie odbyć w terminie. Nie wiemy, co będzie z maturą. Na razie są informacje, że nie zostanie odwołana, ale rzeczywiście ci uczniowie, podobnie jak ósmoklasiści, są w bardzo trudnej sytuacji, niekomfortowej, stresującej, przede wszystkim dlatego, że nie wiedzą, co będzie. Gdyby było powiedziane, że na pewno matura czy te egzaminy odbędą się, inne byłoby podejście, informacja, gdyby ich nie było, również zmieniłaby tutaj sytuację. My rzeczywiście przede wszystkim nastawiamy się tutaj, kładziemy największy nacisk, nasi nauczyciele, na pracę z uczniami, którzy ewentualnie w tym roku będą musieli podejść do egzaminów zewnętrznych i ten nacisk jest położony właśnie na przedmioty, które tymi egzaminami są objęte. Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty sytuację monitoruje i dostrzega problemy, ale wyjścia nie ma. Nauka musi się odbywać na odległość. Owszem, zdarzają się przypadki, że są przeciążone sieci, ale jest to naturalne. Nikt nie miał czasu na przygotowanie się do tego, na testowanie. Trzeba było to zrobić z dnia na dzień.
i teraz to wszystko jest poprawiane. No, po spotkaniu pana ministra Piątkowskiego z przedstawicielami tych wszystkich dużych portali jest zapewnienie, że to wszystko zostanie usunięte. A jaki to będzie okres? Jakieś daty zostały podane? W jakim czasie zostanie to naprawione? To jest kwestia naprawdę dni, więc to może być w tym tygodniu, początek przyszłego tygodnia. Trudno składać deklaracje takie dokładne, bo chyba trzeba podejść do tego chyba trochę inaczej, że trzeba to robić. Nie ma się co zastanawiać nad tym, czy to jest dobrze, czy źle, bo sytuacja jest nadzwyczajna. I też trzeba się liczyć z tym, że będą problemy, ale musimy je przezwyciężyć. Bo chyba ważniejsze jest zdrowie i życie niż efekty nauczania. W razie problemów i w przypadku wątpliwości kurator Kazimierz Mądzik poleca zapoznanie się z poradnikiem zdalnego nauczania, który zamieszczono na stronie internetowej kuratorium. Jak powiedział świętokrzyski kurator oświaty, nie ma wyjścia z sytuacji, musimy sobie poradzić, ale najważniejsze jest to, abyśmy pozostali w domu i ograniczyli kontakty do maksimum. Osoby, które muszą załatwić sprawy urzędowe, szukają rozwiązania również w internecie. Muzeum na Krzemionkach ogłosiło przetarg na wystawę stałą. Tu również o szczegóły należy pytać drogą elektroniczną. Muzeum Historyczno-Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki to turystyczna perełka na mapie Polski, a zwłaszcza teraz, kiedy Krzemionki jako 16 obiekt w kraju zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To prestiżowe wyróżnienie nałożyło na placówkę szereg obowiązków i wysoko postawiło poprzeczkę. Bez wątpienia realizowany obecnie projekt zakładający zwiększenie dostępności dla zwiedzających ma duże znaczenie. Na ten moment prace remontowe nie zostały przerwane. Muzeum jest zamknięte tylko dla turystów. Muzeum cały czas pracuje ze względu przede wszystkim na trwający projekt związany ze zwiększeniem dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, czyli zarówno do placówki, przed którą się znajdujemy, jak również i do Pałacu Wielopolski, w którym cały czas trwa remont. Natomiast chyba najważniejszą informacją, najświeższą jest ogłoszony przez nas tydzień temu przetarg na wystawę główną właśnie w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. Idea, prezentacja fenomenu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego przez pryzmat epoki neolitu w ujęciu regionalnym i europejskim. Najważniejszą chyba informacją jest to, że zakładamy przygotowanie wystawy o charakterze częściowo multimedialnym, częściowo opartym o rekonstrukcję, która będzie wystawą z jednej strony wysokobudżetową, ale z drugiej strony liczymy, że też w sposób istotny poprawi to, co chcemy przekazać potencjalnym zwiedzającym. I to zarówno w budynku samego muzeum, bo tu jest ta lwia część się będzie znajdowała, natomiast także wystawa obejmuje elementy, które znajdą się w pawilonach ekspozycyjnych na trasie turystycznej. Szczegóły i specyfikacja przetargu dostępne są na stronie internetowej muzeum. Zostały zamieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w Biuletynie Informacji Publicznej, a w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego kontakt w sprawie ogłoszonego przetargu możliwy jest obecnie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamieszczamy drobne poprawki, jednocześnie wydłużając termin, który będzie po 20 kwietnia na składanie ofert. W związku z tym wydaje mi się, że jest to dosyć dużo czasu na to, żeby taką ofertę mogli potencjalni zainteresowani przygotować. Dyrektor dziś nie wskazuje kwoty, jaka jest w dyspozycji muzeum na zadanie przetargowe. Tę poznamy dopiero po rozstrzygnięciu przetargu, ale... W trakcie rozmów z Ministerstwem Kultury uzyskaliśmy wstępną informację o tym, że jeżeli okaże się, iż rynek wskaże nam trochę wyższy poziom cenowy niż nasze przygotowanie, to będzie szansa na dofinansowanie jeszcze tego elementu wystawy właśnie z budżetu ministerstwa. I to jest dobra informacja. Przypomnijmy, że muzeum cały czas zabiega nie tylko o dodatkowe pieniądze, ale zwrócono się również do Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współorganizację i współprowadzenie Krzemionek. W czwartkowym wydaniu Telefaktów to już wszystko. Za chwilę regionalna prognoza pogody, a po niej aktualne ogłoszenia i komunikaty. Telefakty jutro.
Na program zaprasza sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzy sponsor audycji Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 1 stopień Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 17 km na godzinę. Ciśnienie 1026 hektopaskali. Jutro temperatura 13 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 28 km na godzinę. Ciśnienie 1022 hektopaskale. Warunki biometeorologiczne korzystne. Na program zaprosił sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzył sponsor audycji Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.